biały dzień zabił imigranta gołymi rękoma. Nikt nie zareagował. W biały dzień zabił imigranta gołymi rękoma. Włoską opinią publiczną wstrząsnęło zabójstwo pochodzącego z Nigerii i sprzedawcy. Do zbrodni doszło w Civitanova Marche nad Adriatykiem. 39-letni imigrant Alikao Gorechukwu został zabity gołymi rękoma przez mężczyznę z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie zrobione przez przechodnia, na którym widać scenę śmiertelnego ataku na 39-letniego Alikao Gorechukwu. Media podkreślają, że osoba filmująca tę napaść oraz inni przechodnie obecni w okolicy nie interweniowali. Atak na imigranta we Włoszech? Napastnik miał problemy psychiczne. 32-letni napastnik, mający poważne problemy psychiczne, przewrócił mężczyznę na chodnik, a następnie zabił go gołymi rękoma. Pełnomocnik rodziny ofiary domaga się wyjaśnień, dlaczego osoba z tak dużymi zaburzeniami nie była pod żadną kontrolą. Po napaści zabójca zbiegł, ale został szybko aresztowany przez policję. Zabójstwo imigranta we Włoszech wywołało protesty. Jak podaje BBC, w sobotę setki osób z lokalnej społeczności nigeryjskiej wyszły na ulice miasta Civitanova Marche, by domagać się sprawiedliwości. Ogorechukwu był ojcem dwójki dzieci. Jego żona Charity Oriachi nie mogła powstrzymać łez, opowiadając o momencie, gdy policja pokazała jej ciało męża leżące na ziemi, dodaje BBC. Henry Coletta, lider lewicowej partii demokratycznej, napisał na Twitterze, że zabójstwo Alikao Gorechukwu jest przerażające. Pokaz bezprecedensowego okrucieństwa i powszechnej obojętności, nie ma dla tego usprawiedliwienia. Do sprawy odniósł się też lider prawicowej Ligi Północnej Matteo Salvini. Bezpieczeństwo nie ma koloru, bezpieczeństwo musi wrócić do bycia prawem, napisał.